Ale dobra, to możemy sobie zmienić w każdej chwili. Mam wielką ochotę zrobić nim mistrzostwa. Tak, te samochody sobie zostawimy do odnalezienia. Trzy zostały, tak? Zostawimy sobie je do odnalezienia na następny raz. A teraz chodźmy sobie tutaj. Tu się przeniesiemy i zrobimy sobie mistrzostwa tym samochodem. Jestem strasznie ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czy uda się wygrać? I jestem też ciekawy, z jakimiś autami będę się ścigał. Bo to muszą być auta z tej kategorii. Ale coś ta typa mówiła, że ten samochód nie ma jakby... Nie nadaje się na mistrzostwa. Ale z doświadczenia wiem, że każdy samochód w Forcie Horizon ma swoją kategorię, w której może się ścigać. Więc tak powinno być też z moim ponad 1000-konnym Jeepem Willisem z 45 roku. Wyobrażacie sobie tak w ogóle taki samochód w latach 40, gdzie on może ponad 300 km na godzinę osiągnąć, nie wiem, w kilka sekund? Jakby wtedy szybko ci wojskowi dojeżdżali do celów. Chociaż wtedy takich dróg nie było, gdzie można by było taką prędkość osiągnąć. Więc... tutaj mamy... O! Jest Ford Lotus Cortina tam z przodu. To bardzo ciekawy samochód. Niesamowicie ohydny. Paskudny. Cortina. Nie Cortina. Cortina, no. Nie wiem, ja tak czasami akcentuję po ludzku. A przede mną jeszcze jest Hennessey Venom. Ford Lotus, bardzo... Jak ja przeleciałem przez ten murek, przecież to normalnie w Forcie niemożliwe. Ale widocznie nie było tutaj niewidzialnej ściany, więc prawdopodobnie mogę wrócić na trasę z powrotem i nie mogę. Miałem takie mocne uderzenie, że po prostu chyba przejechałem po tym murku bez problemu. Ale tu mamy wjazd. Jest! Lucek wrócił po ludzku. Tak myślę, że przejechanie jakiegokolwiek wyścigu i wygranie go w tym samochodzie będzie niesamowitym wyzwaniem, bo mamy tutaj spory zapas mocy, małą wagę i ten samochód jest niesamowicie nerwowy, ale w wyścigach ważne jest to, aby zakręty pokonywać perfekcyjnie, tak? Nie zawsze przyspieszenie jest najważniejsze, ważniejsze jest też prowadzenie samochodu i oczywiście też hamowanie, dostosowywanie prędkości auta do zakrętu. Więc trzeba mieć to na uwadze. Tu mamy chyba... Co to w ogóle jest? Ford? Jakiś? Nie, to jest Mercedes. Też bardzo fajny model. Fajnie z tyłu wygląda. Ogólnie, tak jak widzicie, te samochody tutaj w grze, ja go widziałem w rzeczywistości, tego Mercedesa. I to jest naprawdę bardzo ładny model. Tak z tyłu wygląda troszeczkę jak Audi A3. Ale z przodu wygląda jak te naprawdę sportowe, ekskluzywne Mercedesy. I strasznie, strasznie podoba mi się ten nowy styl Mercedesa, jaki wprowadził do swoich nowych modeli. Miałem okazję je oglądać niedawno w Berlinie i no przody mają niesamowite. No, poprzednie generacje Mercedesów były paskudne, ale to co Mercedes zrobił teraz z tymi swoimi samochodami jest naprawdę niesamowite. I no zresztą to moje zdanie podziela kilku moich znajomych, którzy również obserwują tą markę i są fanami. Zdecydowanie chyba każdy z was orientuje się w Mercedesie tak zwanym popularnie okularniku, który wygląda paskudnie. No więc te Mercedesy mi się naprawdę nie podobają, ale te nowe, co teraz właśnie Mercedes prowadzi, są świetne i zdecydowanie chciałbym kiedyś takim pojeździć. W ogóle nawet patrzeć na tę sylwetkę, mam jakieś takie bardzo pozytywne odczucia. Dobrze. Tyle fajnie. Ile będzie fajnie, jeśli będę mógł się ścigać tym Jeepem Willisem. Jeśli znajdę swoją kategorię. Gdzieś sobie dojechaliśmy. Tutaj mamy mistrzostwa wyścigi. Trzeba się zapisać. No i sprawdźmy ten tutaj element. Weź udział. Obecny samochód, off-road. Proszę bardzo. Off-road championship.
Nie wiem, czy... czy oni zdają sobie sprawę, z jaką maszyną będą mieli do czynienia. Ale tu jedzie nawet jakiś bardzo fajny samochód. Co to jest? Jakaś Lancia? Nie mam pojęcia, ale pierwszy raz widzę taki model. Zobaczmy sobie, co to... Nie, to jest Nissan. Wow. Ależ on jest w takim starym stylu. Jeśli chodzi o sylwetkę. Ale bardzo mi się podoba. Fajny jest. Dobra, zrobimy kilka zdjęć. Myślę, że kilka samochodów się tu załapie. Nissan IDX, tak się nazywa. Lamborghini Countach LP5000 QV i Ford Escort. Gdzie tu jest Ford Escort? To jest Ford Escort z Fast and Furious. Tak, kojarzę ten model. To są chyba te pierwsze sceny z ostatniego filmu. Nie kojarzę tak dokładnie, w którym momencie się pojawił, ale wiem, że był na 100%. Musiał być, bo tak się nazywa. Już mi się morda cieszy na myśl o tym, co się będzie działo na wyścigach. Czy rzeczywiście te wszystkie samochody offroadowe będą miały taką moc jak mój Jeep, czy też nie? Droga hamowania jest długa w tym Jeepie i naprawdę będę musiał patrzeć tutaj, używać dość delikatnie tego gazu w tym samochodzie. To jest naprawdę potężna moc i nie potrzebuję tutaj większej prędkości jak 300 km na godzinę. Zobaczcie zresztą, że jadąc z taką prędkością, no, efekty po pierwsze są świetne. A po drugie ja mam wrażenie, że zaraz wypadnę z drogi, albo że samochód obróci się o 300 albo 720 stopni. Naprawdę, jest takie wrażenie. On jest malutki, on jest strasznie krótki ten wóz. Nie, ja bym się bał w ogóle jechać takim autem 100 km na godzinę, a co dopiero 300 km na godzinę. Dobra, tu mamy jakieś Ferrari? Nie, to był Lamborghini? Co to jest? Lancia? Stratos chyba. Lancia Stratos. No tak, czasami jak się szybko mija te samochody, to ciężko poznać, co to dokładnie jest. Ale mi się wydaje, że już raz robiłem zdjęcia temu samochodowi. Wydaje mi się, że one po jakimś czasie je powtarzają. Nie wiem, może to tylko moje złudzenie, ale... A tak mi się coś wydaje. O, i tutaj mamy kolejny problem. Znaczy... Nie chodziło mi o Hondę NSX, która mi mijała. Właśnie, mogłem kupić sobie Hondę. Też jestem ciekawy, jakby to śmigała. Problem polega na tym, że no, zarzuca ten samochód i przy hamowaniu może być problem. Właśnie. To jest chyba największa bolączka tego auta w tym momencie. Powinienem jakoś skrócić drogę hamowania. No, niestety wszystko, co mogłem tutaj dać na hamowanie, już dałem. Tak czuję troszeczkę, że przewaga napędu na tył jest zbyt duża i powinienem to wyregulować jeszcze. Dać jakieś 70% na tył, tak jak sobie zaplanowałem, i 30% na przód. Może dałoby to lepszy efekt. Samochód i tak już skręca dobrze, a nawet powiedziałbym za dobrze. I myślę, że warto się tym pobawić, to dostosować. Ale to za chwilę. Dojadę do centrum tego wyścigu, tych wyścigów, które są teraz. Tutaj mam kolejny samochód i zdjęcia. Co tym razem? Spróbuję poznać bez podpowiedzi. Kurde, to jest Lancia, widzę po znaczku, ale coś mi się kojarzy ten model. Tył zupełnie obcy, ale przód skądś mi się kojarzy. Zobaczmy, czy kojarzy nazwę. Nie, nie kojarzy nazwy. Stradale, nie mam pojęcia. To jest jakaś rajdówka oczywiście. Nie mam pojęcia, co to za model. W sensie nie widziałem go nigdy wcześniej. O, tak teraz już wiem, że to jest Lancia Stradale. No dobra, jesteśmy w miejscu. Poprzednie ogólnie mistrzostwa nie poszły mi najlepiej. W ogóle mi nie poszły, bo ich nie zaliczyłem. Nie dostałem kasy i chyba nawet expa mało dostałem. Nie, no kasy coś tam dostałem, bo się ogólnie dostaje kasy za wszystkie mistrzostwa. Tu mamy kolejną gadzinę do zdjęcia. Forda? Hyundai! Też nie kojarzę. Dobra.
Cieszę się, że mogę tym samochodem wziąć udział w mistrzostwach, w wyścigach. Jestem niesamowicie ciekawy, jak one będą wyglądały. Podejrzewam, że te wyścigi będą chaotyczne, tak? No bo będę miał do czynienia prawdopodobnie z samochodami, które mają zbliżone osiągi do mojego, jak nie takie same, jak nie lepsze. Jazda poza wyznaczonymi trasami. Przygotowaliśmy kilka konkurencji przełajowych. Wybierz wyścig i ruszajmy. Kilka konkurencji przełajowych. To wymagało sporo pracy, a nie mam w remontowaniu kamperów wielkiego doświadczenia. Hej stary, dobra. Twoje Ferrari 288 jest już sprawne. Wygląda jak nowe. Mówię ci, to auto jest wyjątkowe. Aż żal pomyśleć, że tyle czasu marniało. Przyjedź, żeby je odebrać. Zapraszam. Co mogę dla ciebie zrobić? Obniżymy jeszcze ciśnienie w przednich oponach. Damy tutaj dyferencjał, tak jak mówiłem, na 70%. Myślę, że to wystarczy. Nie wiem. Tak. Nie wiem dokładnie, za co odpowiadają te statystyki, więc nie będę ich tutaj modyfikował. Trzeba oczywiście by posprawdzać, poczytać i dokładnie to obadać, ale ten samochód już prowadzi się na tyle dobrze i na tyle fajnie się nim jeździ, że raczej nie ma co się tutaj bawić. Zdobyłem sobie kolejny poziom. Oczywiście te samochody, które sobie znalazłem, już są do odebrania w moim jakby warsztacie, więc to mogę sobie zrobić później, a teraz chodźmy na wyścigi. O Jezus, na deszczu jest makabra. No dobra, zrobiliśmy jedną rzecz. Daliśmy 70% na tył. Co się dzieje z autem? Na deszczu jest masakra, tak czy inaczej. I będę musiał się z tym liczyć. Na pewno jeden z wyścigów będzie w kiepskich warunkach pogodowych. I będę musiał z tym dealać jakoś, no. Nie ma innej opcji. Będę musiał albo włączyć jakiś ABS, albo jakąś kontrolę trakcji. Teraz mam to wszystko powyłączane w tej jeździe dowolnej, bo to się jakby włącza wraz z ostatnim, włącza albo wyłącza wraz z ustawień z ostatniego wyścigu, a właśnie w ostatnim tutaj mamy Jeepa Willisa również. Mogę w zasadzie rzucić mu wyzwanie, jestem ciekawy, czy podoła. Drivatar o dużych umiejętnościach. Klasa D! To ja chyba bym musiał jechać tutaj na wstecznym, żeby móc dać mu szansę jakiekolwiek. No słuchajcie, on już jedzie z pełną prędkością, tak? Koleś naprawdę tutaj się stara niesamowicie. Ja dopiero trójkę wbiłem, nie wiem ile mam tutaj biegów normalnie, bo tak nie zerkałem, ale na pewno jest to więcej niż 3 biegi. 3 biegi są standardowo w tym Jeepie Willisie, bez tuningu żadnego. A teraz widzę, że ja mam nawet tutaj 6 biegów. Nie mam pojęcia i nie pytajcie mnie, gdzie ta skrzynia mogła się tu zmieścić. Ale rzeczywiście w tej grze jest to możliwe, żeby się tak bawić. Bez żadnych cheatów, modyfikacji, niczego. Po prostu bierzesz sobie samochód, możesz go wylosować. I rzeczywiście on się później może fajnie modyfikować, tak? To jest fajna sprawa. Dobra, jesteśmy tu na miejscu, już go pokonam. Prawdopodobnie dużo kasy nie dostanę, bo to był naprawdę bardzo łatwy pojedynek. To też daje mi troszeczkę do myślenia. To był samochód offroadowy, prawdopodobnie na tym samym poziomie, na którym ja będę się ścigał teraz w wyścigach. Jestem niesamowicie ciekawy, jak one będą wyglądały, dlatego czym prędzej jedźmy sobie już na jeden z wyścigów, który znajduje się, o proszę, gdzieś za tym laskiem. Mam nadzieję, że trafię bez większych problemów. Tak, Luce Klejdowiec. Jezus Maria. Na offroadzie nie jest tak lekko. Zobaczcie, że samochód nie ma aż takiej dobrej przyczepności. Ja zdaje się zainstalowałem tutaj opony na szosę. Tego nie był to do końca dobry wybór, ale zobaczymy, co się stanie. Tak, tak. No właśnie. Co się stanie? Czy dam sobie radę, czy też nie? Offroad. Rajd przełajowy. Boję się. Mamy tutaj nowego Jeepa, mamy kilka klasyków, jest też Jeep Willis. Poziom trudności później wam pokażę. Prawdopodobnie będę startował ten wyścig. Nie spojrzałem, jaką mają klasę,
ale nie odstają specjalnie z tyłu, więc raczej słabi nie są. No, prędkości są konkretne. Dobra, robimy fotę, bo mamy tutaj dwóch zawodników. I może coś z tyłu jeszcze się trafi. Co tam jedzie za jakaś ciężarówka? Volkswagen jakiś. Dobra. Też widzę, że nie bawią się w kulki. Więc zobaczymy, co będzie na offroadzie. What the fuck? O, ja tu... Ojej, dobra. Ojej, ale się spychają gnoje. Nie mogłem opanować samochodu. Dobra, spokojnie. Oni też mają niezłe przyspieszenie. Wiedziałem, że tak będzie. Być może będzie potrzeba włączyć kontrolę trakcji albo cokolwiek, żeby ten samochód lepiej zachowywał się w ogóle. Ten samochód się nie zachowuje teraz. Zachowuje się jak przedszkolak z ADHD, naprawdę. To jest straszne, nie da się go opanować. Znaczy da się, no ale nie na offroadzie. A tutaj głównie mamy do czynienia z offroadem. Dobra, mamy kawałek fajnej drogi. Ciężko ich dogonić. Zobaczcie, oni prują nieźle, naprawdę. To jest straszne, co tu się wyprawia. Mamy chyba kawałek asfaltu. Ciężko tych gnoi dogonić, ale to jest tryb, poziom trudności nie do pokonania. I no też muszę sobie tutaj dać odrobinę fory z tym. Może później, żeby włączyć jakieś pomagajki. Zobaczymy. What the fuck? Nagrano klip z gry. jeszcze Microsoft posądzi mnie o jakieś cheatowanie za zrobienie takiego monstera, jak ja tutaj mam. Ach, w końcu jakaś dobra droga. Ojej, ojej, zobaczcie to, o kurde. Leci bokiem jak szatan. Nie da się go opanować. Naprawdę, ja muszę tu włączyć jakąś kontrolę trakcji, to jest niemożliwe. Albo nie wiem, co, jak opony zmienić może na jakieś rajdowe, da się tak? Która to będzie pozycja? 6 na 12, no jeszcze nie najgorsza. Ale wiecie co? Ten samochód chyba nadaje się do driftu arabskiego. Skup się, żeby wygrać następny wyścig. O, co to w ogóle za samochód jest? Nie wiem, ale konkretnie wygląda. Tak, jesteśmy chyba na jakimś lotnisku albo na jakimś placu, gdzie można robić drift arabski, zdaje się. To ten drift to polega na tym, że się po prostu jedziemy prostą drogą i się obkręcamy przy dużych prędkościach, tak? Zobaczymy. Ale chyba mnie przeteleportuje z powrotem na miejsce, gdzie rozpoczynał się ten wyścig. No, zdaje się, że tak. Coś muszę poprawić w tym aucie, być może uda się zmienić opony. No na asfalcie jest ciężko, chyba że troszeczkę zarzucimy. Jest kawałek prostej, kurde, ale o Jezus. Tu niby nie ma czym rzucać, a rzuca tą dupą jak... No ten samochód jest krótki, tak? Więc ja się nie dziwię, że nim tak obraca przy takiej mocy. Ale trzeba coś tu zmienić. Ja tutaj w ogóle chyba na kapciu powinienem jechać, żeby ten samochód jakoś... Nie wiem, był przyczepny. Dobra, spróbujmy zrobić arabski drift. Jak to wygląda? Ja nie wierzę, dosłownie nie wierzę. Dobrze, wejdę sobie do mapy świata. Wejdziemy sobie gdzieś w pobliże następnego wyścigu. No tutaj mamy Centrum Horizon.
spróbujmy coś z tym samochodem zrobić. No nie może tak być, że w ogóle nie da się go opanować. I mocy jest tutaj bardzo dużo, nawet powiedziałbym za dużo, no zdecydowanie za dużo, to nie jest konstrukcja na taką moc. Ale myślę, że coś tutaj jeszcze tym tuningiem, czy nawet dostosowaniem da się zmienić. Hej, weźmy się. Ulepszenia hej, i weźmy, zobaczmy opony. Szerokość opon jest ok, ale możemy zmienić rodzaj opon. I to są opony z bieżnikiem terenowym. I zobaczcie, statystyka dalej jest w S2. Start i hamowanie się pogarsza i to znacznie. Ale myślę, że samochód nie będzie tak zarzucało. Zainstaluję te właśnie opony. Szerokość już mam maksymalną, więc przyczepność również jest maksymalna. Co ciekawe, właściwie to nie jest ciekawe, to jest oczywiste. Bieżnik jest wyższy, jest rzadszy, a więc zmniejszyliśmy też przyczepność do podłoża. Nie? Bo ten bieżnik jest grubszy, a w przypadku takich opon wyścigowych, wiecie, na przykład jak porównajcie sobie, nie wiem, opony formuły pierwszej do opon takich z grubym bieżnikiem, jak na przykład mają w motocyklach takich crossowych, tak? No to tutaj jest znaczna różnica i na tym to polega właśnie, żeby taki samochód lepiej poruszał się w terenie, a na przykład taka zajebiście szybka F1 jechała lepiej na zajebiście gładkim asfalcie i miała jak największą powierzchnię styku z podłożem, z asfaltem konkretnie, bo tutaj podłoże ma znaczenie i to duże. Dobra, tuning. Co możemy tu jeszcze zrobić z tymi oponami? Boję się tego, że skoro zmieniliśmy sobie opony, to właśnie przyczepność będzie mniejsza na asfalcie i ten samochód jeszcze bardziej będzie wariował. Ale być może uda się... Tak, zapisujemy. Być może uda się... Pokonywanie zakrętów. Być może uda się uzyskać lepsze osiągi w terenie, na czym mi bardzo zależy. Jeśli to nie pomoże, to włączę sobie kontrolę trakcji. Dyferencjał teraz ustawimy troszeczkę bardziej na... Aj, co ja robię, nie tak. Nie dyferencjał, tylko skrzynię biegów. Chodziło mi o skrzynię biegów. Ustawimy bardziej na prędkość, bo troszeczkę prędkość nam spadła. Chociaż to nie jest tak ważne, tutaj widzieliście, że w tym terenie ja osiągałem prędkość na poziomie tam 220 km na godzinę. Ciśnienie w oponach już mamy naprawdę bardzo niskie. Tak. I myślę, że samochód poprawił się na bezdrożach. To oczywiście sprawdzimy zaraz w kolejnym wyścigu, a także przed wyścigiem. A na asfalcie przyczepność powinna się pogorszyć. Dalej jest to niesamowity szatan. No, rzuca dalej. Ja tutaj oczywiście gaz sobie puściłem, żeby jakoś ten zakręt pokonać, ale... Cuda się dzieją, naprawdę cuda się dzieją w tym aucie. Boję się kolejnego wyścigu. Miałem szóstą pozycję, teraz muszę mieć zajebistą pozycję, żeby troszeczkę wyjść na prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a mam zamiar wygrać te zawody czy mistrzostwa w tym właśnie samochodzie. On ma naprawdę predyspozycję do tego i trzeba je wykorzystać. Trzeba wykorzystać ten samochód do wygrania. I już, i tyle. A, poziom trudności, dobra. Jak nie uda się tego zrobić, to zresetuję i zacznę od nowa. I wtedy zmienimy sobie poziom trudności, damy jakąś tam... Kurde, jak mu dupa siada zajebiście. Zobaczcie to, co się dzieje. On przyspiesza, ale kurde, poleciał. O, jak to wygląda. Normalnie aż sama Micha się cieszy. No i tu mamy jak na złość jazdę po asfalcie, ale zaskakująco dobrze się teraz ten samochód trzyma drogi.
Myślę, że troszeczkę lepiej, chociaż też ostrożnie operuję tym gazem, tak żeby za mocno tu tupy nie rzucało, a i tak jest troszeczkę problem. Dobra, tu mamy kawałek prostej, czy uda się nadrobić? No tamten też nie daje za wygraną. Ale ładnie udaje się go podgonić, bo ja tutaj troszeczkę skracam zakręty, niszczę te małe przeszkody, jakieś tam barierki, nie barierki, boty to wszystko omijają, a ja jestem zły ludzek i to wszystko taranuje. Dobra. Muszę mu zrobić zdjęcie, ale to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest to, aby wygrać i muszę się na tym skupić. Druga pozycja naprawdę też nie będzie zła. Ale jeszcze nie jest powiedziane, że ją zdobędę, bo muszę ją trzymać, a z tyłu tam cały czas ktoś się czai. Trzeba uważać, uważać na tego typu hamowanie jak przed chwilą. Udało się pokonać to jakimś ładnym power slide'em nawet. Ładnym power slide'em, czyli driftem. Na zakrętach ja w ogóle, na takich nawet gładkich, muszę puszczać gaz. Jest to niemożliwe skręcać jednocześnie i dodawać gazu w tym aucie i jadąc po torze, który sobie obmyśleliśmy, bo ten samochód robi dziwne rzeczy w tym momencie, kiedy robimy taką akcję. Ale słuchajcie, tutaj mamy już metę, jest punkt kontrolny przedostatni i meta jest już w zasięgu i bardzo ładną przewagę sobie nawet tutaj wypracowałem. Świetnie, poszło naprawdę super. Pierwsze miejsce w tym samochodzie na tym poziomie trudności. Po małych zmianach prowadzi się nieco lepiej. Jestem drugi w klasyfikacji generalnej. Wow. I 10 koła do kieszeni. To jest ciekawe, bo okazuje się, że za każdym razem dostajemy taką samą ilość kasy. Niezależnie czy ja miałem 6, czy tam 10, czy pierwsze miejsce, zawsze dostaje się te 10 koła. Nie do końca mi się to podoba. O, kolejny wheel spin. No mam nadzieję, że tym razem będzie to jakiś samochód, bo już naprawdę tęsknię. Ach, już tak blisko było do wielkiej nagrody, ale 55 tysięcy kredytów to i tak nie jest mało. Przypomnę, za pokonanie najlepszego zawodnika w zawodach, najlepszego drivatora w zawodach czy mistrzostwach dostajemy 62 tysiące kredytów, a teraz dostałem 55 tysięcy kredytów, więc i tak jest to bardzo pomyślne losowanie. Teraz będziemy uczestniczyli w zawodach typu podjazd i widzę, że znowu na asfalcie, co mnie niezmiernie cieszy. Wyścig górski. Na zakrętach pod górę hamulce mogą nie być ci zbytnio potrzebne, więc wykorzystaj siłę grawitacji, aby uzyskać maksymalną prędkość na zakręcie. No, bardzo, bardzo fajna uwaga. No i zobaczcie, mamy poziom trudności nie do pokonania, ABS jest włączony, sterowanie, symulacja, kontrola trakcji wyłączona, kontrola stabilności wyłączona, zmiana biegów automatyczna, tor jazdy tylko hamowanie, tylko na zakrętach się pojawia to takie pomaganie, żeby przyhamować troszeczkę. Uszkodzenia i zużycie opon wyłączone, no i przewijanie jest włączone. A jeśli wyłączymy, dostajemy 15% więcej do kredytów. No, w zasadzie ja tego przewijania bardzo mało używam. Czasami o nim zapominam. Nie wiem, czy to włączać, czy nie. A wyłączę. Myk. Nie? Zobaczymy, czy będzie mi potrzebne. Kolejne utrudnienie. Ja już prawie na maksymalnych ustawieniach trudności gram. To jest niesamowite, bo gdy zaczynałem, już to mówiłem, ale gdy zaczynałem właśnie w Forcie przygodę, to było mi ciężko nawet ze wszystkimi pomagaczami. O, to jest Jeep Wrangler, o. Wrangler, o. Boże. A nie, mój jest Willis. Mój jest Willis, jak Bruce Willis. Ja w ogóle nie potrafię wymówić nazwy niektórych samochodów, naprawdę. Jeśli coś tam źle wymówię, to jeśli ktoś dobrze wie, jeśli dobrze ktoś wie, bo czasami ktoś mówi Lucek, nie mówi się Murcielago, tylko Murcielago. No to nie chcę się tego uczyć. Mów się po prostu poprawne nazwy, jak się powinno wymawiać. Tak? Bo to jest też dla mnie istotne. No, chcę, żeby
żeby ktoś tam się nie obrażał specjalnie, jeśli przekręca nazwę samochodu, ale no też niektóre nazwy są takie fikuśne, że ciężko to ogarnąć. Dobra, mamy tutaj trochę offroadu i zdecydowanie ten samochód lepiej radzi sobie na tych drogach w tym momencie. Naprawdę świetnie się nim jedzie. Nie mam problemu z tym, co się działo wcześniej. I właśnie, ojej, trochę mnie odwróciła, to była moja wina. I właśnie może gdybym w Escalade, bo w Escalade też musiałem się troszeczkę ścigać po takim offroadzie. Może gdybym sobie tam zainstalował te opony offroadowe, byłoby lepiej. Ale tam i tak było więcej tych wyścigów po drodze, po asfalcie, więc to tam i tak by dużo nie zmieniło. Tamten samochód miał zbyt dużo mocy jak na... Ojej, dadzą mi tutaj... dadzą mi tu po dupie teraz ostro, muszę uważać. No niby to jest podjazd, a teraz jedziemy po równym terenie, ja nie wiem. Dobra, przyspieszenie od nich mam lepsze, no nie ulega wątpliwości, ale no jak widzicie, przyspieszenie osiągi to ogólnie nie wszystko. Ważne jest też prowadzenie auta, bardzo ważne. Tak, ja puszczę teraz całkowicie gaz, staram się jak najlepiej pokonywać te zakręty. To jest bardzo ważne. Gaz. No niby to był podjazd, a teraz zjeżdżamy z górki. I tutaj już trzeba raczej hamować na tych zakrętach. To znaczy przed zakrętami, no ale... Czwarta pozycja też nie będzie zła, ale walczymy dalej. Gazu. O, już chyba nic nie będzie z tego. Czwarta pozycja, ale zdaje się, że ten gracz, który... Czy drive... Tar... Woohoo! Kurde. Dobrze, że dojechał jakoś. Zobaczymy, który jestem w generalce. Jestem drugi i brakuje mi niewiele do dealera. Do lidera chciałem powiedzieć. Znaczy, chciałem powiedzieć dealera, bo powiedziałem dealera, chciałem powiedzieć, a miałem powiedzieć dealera. Dobra, nieważne. Jedziemy. Ostatnie zawody do zrobienia. Dostałem trochę więcej tych kredytów. Nie wiem, czy gra warta świeczki, ale i tak myślę, że lepiej bym tego wyścigu nie pojechał. Więc tak, teraz będziemy jechać ostatni wyścig w tych mistrzostwach. Myślę, że uda się je wygrać bez problemu większego. Jaka w ogóle pewność siebie i w ogóle cały ja. Dobra, no i tu mamy już myk. Szybka podróż, żeby nie przedłużać. Nie wiem, co tutaj będzie, co to będzie za typ wyścigu. Jeśli offroad, to... Myślę, że nie będziemy zgubieni. Cross country. Pozostawiam wszystko tak jak było, czyli bez powtarzania. Albo może jeszcze spróbuję jedną. Rajd przełajowy. Co to w ogóle jest? Kwadratowe wielkie coś. Jeszcze jedno spróbuję wyłączyć. Wystarczy jeszcze tylko jedno zwycięstwo. Bez toru jazdy, plus 100% do kredytu. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzę. To znaczy, bez tego. Dawaj, cipek. Jaki wariat. Jak to w ogóle śmiesznie wygląda. Powinienem też zawieszenie inne tutaj zamontować, bo mam obecnie... Samochód jest bardzo obniżony. Ale ja nie... Kurde, ja nie pozostawiam na nich suchej nitki. Przynajmniej jak na razie. Oj, muszę pamiętać, że nie mam tego powrotu.
ale zawsze mogę cały wyścig zrestartować. Cholera. Trochę to zlamiłem, ale jeszcze mam szansę, myślę. 20. Pominięto punkt, serio? Gdzie ja go pominąłem? Cholera. 30%. Ach, niedobrze. No nic, w razie czego powtórzę, ale jeszcze się nie poddaję, dojedziemy go do końca. Zobaczę, co mnie tutaj czeka. Tak, jeszcze oj, kawałek tam jeszcze jest. Chyba kawałek przez jakąś wiochę. Już nie ma się co certolić, tylko ostro dawać po gazie. Jak to wygląda? Tutaj jakieś kurde zajebiste samochody, ale no zobaczcie. Wyprzedzam jeden po drugim, przynajmniej z tych ostatnich. Nie bez powodu oni są ostatni, bo po prostu są najgorsi. Jedź! No szkurde, dobra, powtarzam. Od początku. Nie mogę tak za bardzo szarżować na tych zakrętach. Tutaj jest jednak za dużo przeszkód, tych takich twardych, których nie da się pokonać. Ale straszną mam chrapkę na plus 100% do premii. To tak naprawdę nie jest dużo tych kredytów. To nie o to chodzi, ale chodzi o wyzwanie, żeby je pokonać, żeby to zaliczyć, zrobić. Tutaj zlamiłem w jednym miejscu, gdzie jechałem bardzo nieostrożnie, ale myślałem, że również jest tam taka otwarta przestrzeń jak tutaj i nie będę musiał jechać tak bardziej tą białą nitką, tak? Tylko, że jakoś to ogarnę. No i tutaj trzeba troszeczkę przyhamować, mimo że praktycznie nic nie widać. I pojechałem po jakiejś tam ścianie, po jakiejś górze. O, i właściwie teraz już jestem na dobrej drodze, aby naprawdę wygrać ten wyścig. Powinienem tutaj także zainstalować sobie zawieszenie offroadowe. Dobra, doganiają mnie, więc to już nie są przelewki. Wszystko się zgadza. O, trochę rzuciło, ale poradziłem sobie. Aj! Wyjazd! Ha, 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 ha! Nie będziesz wyprzedzał mnie tutaj. Ale jak on brzmi w ogóle? Kas, 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 kas. Muszę mieć pierwszą pozycję. Tada! Świetna jazda, stary. No i kolejne zwycięstwo. Dobra robota. Pierwsza pozycja 60 do 48. Bardzo ładnie poszło. Kolejne zdobyte mistrzostwo. Zbliżasz się do miejsca w finale. Jestem zadowolony z tego samochodu, a prowadzenie go było naprawdę niezłym wyzwaniem. Nie spodziewałem się, że uda się zrobić go na takiego hardkorowca, hardkorowego koksa, ale naprawdę się udało i jestem poniekąd, no mówię, zadowolony. Mieliśmy dziś wspaniałe wyścigi, ale zanim ruszymy dalej, spotkajmy się tutaj. Zaplanowałem coś szczególnego. Ciekawe. Tak, będziemy chyba ścigać się, tak po ikonce widzę, z jakimś dużym samolotem transportowym, ale to już zobaczymy sobie w następnym odcinku. I kurde, jeszcze chcę się nacieszyć trochę tym Jeepem Willisem. No, nie powiem, że jazda nim należy do najprzyjemniejszych, najłatwiejszych, ale zdecydowanie nie jest to nudna jazda. Szczególnie, gdy się jedzie po bezdrożach. Chociaż tak jak mówię, no ciekawe, co by się stało z tym autem, gdybym je sobie wziąłbym sobie tutaj założył zawieszenie, no,
offroadowe. Czy rzeczywiście ten samochód prowadziłby się lepiej na offroadzie? No myślę, że tak. Opony dały tutaj dużo. Auto na pewno ma lepszą przyczepność na offroadzie. I zdaje się, że nawet ma... że lepiej się prowadzi na asfalcie, ale nie jestem w stanie wam dokładnie tego powiedzieć, bo ciężko to wyczuć. Myk, myk.